myślę, życie ma smak, więc nie martw się, no i kwita. Wisła się oprze, kiedy mu gra 300 000 gitar. 300 000 gitar nam gra. Żyć nie umierać. 300 000 gitar co dnia. Żyć nie umierać. O tych gitarach nasz mił i forsę zbierał. 300 000 woła od dziś. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. W rokowych spotkaniach w 15 dniu stycznia 1997 roku witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie Krystyna Dudzińska, Bogumił Starzyński i po raz 63 Stefan Papierowski z Chorzowa, nasz przewodnik po gwiazdach polskiego bitu lat 60. No ale jak wiemy, to nie tylko. A od kilku miesięcy pan Stefan jest przecież inicjatorem i pomysłodawcą muzycznego wydarzenia na Śląsku, czyli koncertu Karin Stanek, jego ulubienicy, który to koncert będzie miał miejsce w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Do koncertu Karin pozostaje więc tylko 3 dni, a ponieważ gwiazda jest już w Bytomiu, zgodnie z obietnicą pana Stefana, jest też i dziś naszym gościem w studiu. Witam niezwykle ciepło, niezwykle serdecznie Karin. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz pierwszy po 35 latach w Katowicach. I w studiu Radia Katowice z pewnością też przed tymi mikrofonami po tej długiej rozłące, ale zanim ja cośkolwiek spytam Karin, to jednak głos oddam panu Stefanowi Papierowskiemu. No, chociażby z racji tego, że to przecież pan Stefan jest wielkim miłośnikiem Karin i dzięki niemu są i te audycje rokowe spotkania powracające do lat 60., 70. Panie Stefanie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jest pan stremowany troszkę? Troszeczkę. Witam. Jako i my wszyscy chyba. Tak, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że w sobotę 18 stycznia o godzinie 18 w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu odbędzie się koncert jubileuszowy z Karin Stanek. Witam bardzo serdecznie w rokowych spotkaniach i ja, Karin. I jak czujesz się na Śląsku w Bytomiu? Jak powitał Cię po tylu latach Śląsk i Twój Bytom? Jak było w Bytomiu dawno temu, a jak jest dziś? No, nastąpiły pewne zmiany optyczne, wizualne. Na korzyść? Nie, raczej nie. Nie na korzyść. Stałam przed moim domem dzisiaj Wolności 54 i nie mogłam ani kroku do przodu zrobić, ani do tyłu. Byłam przerażona. Cieszę się, że mogłam jeszcze ten dom zobaczyć, bo słyszałam, że już długo nie będzie istniał. Rozumiem. Zostanie zburzony. Mhm. Autostrada prawdopodobnie będzie nowa. Wiele się zmieniło. Ale byłam szczęśliwa, że mogłam zobaczyć Wolności 54. A jak czujesz, jak czujesz się wśród swoich? No znakomicie. Zawsze się czułam znakomicie wśród swoich. Wspaniale, wspaniale. Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, a zaraz potem drugi Międzynarodowy Festiwal w Sopocie. Karin, po prostu, jak to się wszystko zaczęło? No, ty chyba więcej na ten temat możesz powiedzieć. Szukamy potwierdzenia. No tak, wszyscy wiedzą, że startowałam w 62 roku w Zabrzu. W Bytomiu nie mogłam startować, bo za dużą tremę miałam. Bałam się wszystkiego i startowałam w Zabrzu. Śpiewałam piosenkę Nie Jimmy Joe. Śpiewam inną piosenkę, zakwalifikowałam się na eliminację do Krakowa i tam zaśpiewałam króciutko tak jest, piosenkę Jimmy Joe. I piosenka tak bardzo spodobała się całej komisji, że musiałam następną piosenkę zaśpiewać.
Chciałam jeszcze tutaj dodać króciutko, że przede mną młodzież, która prezentowała się, również tak samo jak ja, zaśpiewała 2-3 takty i po prostu wszyscy odpadli. I wybrano tak zwaną złotą dziesiątkę na galowy koncert z gwiazdami polskiej piosenki. I w Szczecinie było niesamowicie. Niesiono ciebie na rękach. No, to wspomnij, to powspominaj. Ja w ogóle nie mogłam utworu dokończyć, bo tam nie tylko na mnie czekali, bo jeszcze wielu innych gwiazd było. Ale Jimmy Joe po prostu doprowadził do takiego szału, że znieśli mnie ze sceny i nie puścili mnie w ogóle. Nieśli mnie aż przez całe miasto do hotelu Gryf. Tak. Tramwaj stał, cały ruch. To było coś wspaniałego i niepowtarzającego. Tak, to było niepowtarzalne. Wspaniale. Tego żaden reżyser nie mógłby wyreżyserować. Ale możemy to przeczytać w twojej książce Malowana Lala. Tak. Proszę państwa, wspaniale. Posłuchajmy teraz piosenki wizytówki. Nosi ona tytuł Malowana piosenka, czyli Malowana Lala. Hel jest w naszym mieście niewinnym, targ nam malowany dziewczyny. Lala malowana jak żadna, hej, kupcie ją ludzie, bo ładna. Buziaka, nim się taki chłopak spostrzeże, z malowaną lalą ślub bierze. Nie pomoże żadne staranie, malowanym mężem zostanie. Ludziska targują, malowane lale kupują. Która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła. Malowana lala, 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 malowana lala, malowana lala, lala, malowana lala, lala, lala. Malowana lala, lala. Malowana lala, sztandarowa piosenka Karin Stanek, przypominam państwu. Motor Jata, to kup mi dżinsy, czy będziesz tylko w tej piosence. Obiecałem radiosłuchaczom, że gdy pojawisz się w tej audycji, nadam z festiwalu w Opolu z 1963 roku piosenkę Chłopiec z gitarą z tekstem, który wykonałaś tylko na festiwalu. Zarobiłam pieniądze, nie wiem dlaczego. Każdy po prostu na koncercie z panów, każdy chciał być moim ojcem, każdy chciał mi te dżinsy kupić. Większość wiedziała o tym, że będę ten utwór właśnie na tym koncercie prezentować i otrzymałam w prezencie bardzo dużo dżinsów. Ja mogłam sklep otworzyć, jak do Polski przyjechałam z dżinsami. Bardzo podobałaś się na festiwalu w Rostocku. Śpiewałaś tam piękną piosenkę Gaz, panie szofer Gaz. Otrzymałaś 3. nagrodę. Tak, reprezentowałam wtedy Polską na tym ciekawym, interesującym festiwalu w Rostocku.